Okej, okay, ja tak, ale pięcioma po sześciu, prawda, a natomiast no, zniszczyli potem, kontynuując to, tysiące swoich obywateli. No. Dokładnie, no przecież trzeba o takich rzeczach pamiętać i trzeba o nich mówić. A jeszcze jedna sprawa, na którą zwrócił uwagę pan wojewoda. No, z punktu widzenia Unii Europejskiej rzeczywiście jesteśmy problemem. No bo skoro przez 8 lat Unia Europejska traktowała nas jako rynek zbytu i miejsce, skąd można wyciągać duże, naprawdę duże, już astronomiczne sumy pieniędzy i nagle Polacy wybierają rząd, który zachowuje się z punktu widzenia Unii nieracjonalnie, bo troszczy się o prawa swoich obywateli, no to ten rząd rzeczywiście musi stać się zagrożeniem, bo kończą się łatwe pieniądze, kończą się łatwe interesy, kończą się kontrakty, które były, no choćby słynny przykład na te francuskie śmigłowce, no mając, no to to rzeczywiście jest dla krajów Unii Europejskiej problem. Problem. Tak. Zresztą na spotkaniu przywódców, proszę państwa, wreszcie mamy premier, kobiety i nawet wyróżniające się, ja pamiętam, do dzisiaj mam to, będę miał to zdjęcie w oczach, obraz w tym żółtej bluzce czy marynarce, prawda? Garsonce. W tym spotkaniu, garsonce, tak. Tak. W tym spotkaniu rzymskim, gdzie oczywiście z uśmiechem witała się i tak dalej, ale nie schowała się gdzieś tam za piątą kolumną, za jakiś arras i stała z boku, tylko powiedziała bardzo wyraźnie, jakie Polska ma kierunki, jakie Polska ma tutaj podmiotowe sprawy, o co tu chodzi. Mi się to bardzo podobało, pamiętam, co było wcześniej, gdzie premier nie wiedział, czy ma zdjęcie zrobić z tym, czy to mamu wyczepać, prawda, marynarkę, czy tamten. Ja trochę mówię, oczywiście, no, obrazowo, złośliwie troszeczkę, ale coś w tym jest, że mamy wreszcie jakiś taki, prawda, pogląd na przyszłość, pogląd na państwo. No jeszcze jedna sprawa, o której warto, jak sądzę, pamiętać, jest taka, że no, ten eksperyment Unii Europejskiej, no, każdy praktycznie, kto nie jest zaangażowany w jego realizację, widzi, że ten eksperyment multikulturowy nie powiódł się, mówiąc najdelikatniej, prowadzi do zapaści, do klęski kulturowej. No i kłopot polega na tym, że mimo wszystko, jeżeli ma być katastrofa, to katastrofa ma dotyczyć wszystkich państw Unii. No i próbuje się wciągnąć w Polskę, żeby zaakceptowała tę politykę. To jest sytuacja, przed którą musimy się bronić, co więcej, w którą mamy obowiązek się bronić i to, co w tej chwili robi rząd, jest jedyną sensowną... Konfliktury jedzą niektórzy, natomiast idą na dno wszyscy. Dokładnie. I dlatego też przyczyny Brexitu, tak się zastanawiam, panie tutaj prezydencie, wojewodo, czy na pewno nie chodziło o to, że nagle funt słabł, czy ekonomia zaczynała szwankować, tylko po prostu Anglia widziała, bo patrzyła mocarstwowo, przeżyła nie jedną historię, czy to było mocarstwo świata, słońce nie zachodziło nad Imperium Brytyjskim, że tu zaczynają się problemy. Właśnie ta emigracja, że kanał La Manche staje się coraz bardziej już gęsty, prawda, od tych być może udeczek za chwilę. I kto wie, czy to nie był właśnie powód, żeby od tego projektu Wspólna Europa z tej szalupy Titanica wyskoczyć. Jak się wydaje, to na pewno był jedna z przyczyn, dla których Brytyjczycy zdecydowali się, pomimo ogromnej nagonki przecież w Unii Europejskiej i w mediach europejskich, pomimo tego zdecydowali się na zagłosowanie w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej. Suwerenność narodu to jest wartość, która dzisiaj jest oczywiście nie tylko niedoceniana, ale jest wyśmiewana w Unii Europejskiej. Przecież nie chodzi o suwerenność narodów, tylko chodzi o wspólny projekt Unii Europejskiej i tak dalej. A jednak to jest wartość, która dzisiaj jest zakorzeniona w świadomości każdego społeczeństwa i każdego narodu, który walczy o swoją tożsamość, widząc, że nie ma czegoś takiego i nie jest możliwe w praktyce. To jest utopia, wizja utopijna, a utopizmem nazywamy to, co jest realizowane w ramach projektu Unii Europejskiej. Nie jest możliwe doprowadzenia do jednego wspólnego państwa federacyjnego europejskiego, a to jest przecież wizja, która przyświeca dzisiejszym eurokratom, dzisiejszym politykom Unii Europejskiej, takim jak na przykład Franz Timmermans. Zwróćmy też uwagę na to, że ta wizja jest bardzo wygodna dla oczywiście kogo? No dla tych najważniejszych państw Unii Europejskiej, dla Niemców i Francuzów, którzy przecież rządzą tą Unią Europejską. Przecież mamy pełną świadomość tego, że nie rządzi Unią Europejską ani Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej, nie rządzi nią ani Juncker, który przecież jest politykiem z Luksemburga, ani też Franz Timmermans, który przecież nie jest jakimś wybitnym politykiem holenderskim, który wyszedł z polityki holenderskiej jako lider tamtego państwa, a dzisiaj zasiada w europejskiej. Jego formacja polityczna w Holandii praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. Więc tam są jakieś marionetki w tym
w tej Komisji Europejskiej, w tym rządzie europejskim, oczywiście zarządzane przez te najważniejsze państwa europejskie, które dążą do tego, ażeby utworzyć pewien jeden wspólny projekt europejski, oczywiście pod przywództwem Niemiec i Francji. Myśmy już wtedy, kiedy w tych czasach, kiedy, o których ojciec Janusz wspominał, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, przestrzegali, że nie jest tak, jak nam się mówi, że przede wszystkim mamy dbać o wiarygodność naszą w oczach naszych unijnych partnerów i na kolanach stawać przed każdym żądaniem ze strony Niemców i Francuzów. Unia Europejska to jest obszar, w którym każde państwo dba o swoje interesy. Niemcy są tego doskonałym przykładem. Nie oglądają się na żadną solidarność europejską i na wartości, które są w karcie, przepraszam, w traktacie Unii Europejskiej zapisane, tylko budują Nord Stream z Rosjanami wbrew nawet swoim interesom ekonomicznym. Więc tak to wygląda i myślę, że to właśnie spowodowało, że Wielka Brytania, Brytyjczycy patrząc na to wszystko, a jednocześnie widząc rzeczywiście ogromne zagrożenie ze strony tych przybyszów przebywających przez kanał La Manche, powiedzieli nie, wychodzimy i teraz my sami dbamy o nasze interesy i nie oglądamy się na wasze nakazy czy wasze pochukiwania. Z tym, że w przypadku Wielkiej Brytanii sprawa jest troszkę inna, bo mamy zupełnie prostą sytuację geopolityczną. Wielka Brytania jest wyspą i w tej chwili wyjście z Unii Europejskiej pod względem technicznym jest bardzo proste, bo w dalszym ciągu będzie, tak jak mówią Brytyjczycy, prawda, jest Wielka Brytania i jest kontynent. Natomiast sytuacja Polski jest zupełnie inna, bo znajdujemy się geograficznie w centrum Europy i tego typu manewry nie wchodzą w rachubę. Natomiast co nas łączy z Brytyjczykami? Przypominam, że jednym z takich dokumentów, bardziej kontrowersyjnych dokumentów Unii Europejskiej, była tak zwana Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. To jest dokument bulwersujący z wielu względów, bo mówiąc najprościej, żeby nie teoretyzować, Unia Europejska przyznaje sobie status Boga, tego, który nadaje ludziom. Jak czytamy sobie preambułę Karty Praw Podstawowych, Unia Europejska daje następujące niżej wymienione prawa. A wobec tego Unia jest tym, która przyznaje takie prawa, jeśli takiegoś prawa nie ma, obywatele Unii tego prawa. Prawodawca, Bóg prawodawca, tylko że Bóg prawodawca, zanim dał 10 przykazań, powiedział: słuchaj Izraelu, jestem Bogiem, który cię stworzył i tak dalej. Stworzył świat. Dokładnie, natomiast w przypadku Unii Europejskiej rzecz wygląda troszkę inaczej. Jeśli chodzi o tę kartę praw podstawowych, to sam dokument jest straszny, bo on liczy 14 stron, do tego dokumentu jest 19 stron komentarzy. Jajko poucza kurę bardzo wyraźnie. Ale jeszcze jajko poucza kurę w taki sposób, że 14 stron dokumentu wymaga 19 stron komentarza. Przyjmuje pewne wartości, pewne określenia, których nie wyjaśni. Na przykład mówi, że każdy ma prawo do godności. Tylko nie wiadomo, czy godność przysługuje dziecku, które można zabić, czy kobiecie, która ma prawa reprodukcyjne. Nic nie wiadomo. Problem polega z tą kartą praw podstawowych na tym, że to był eksperyment stworzenia tak zwanego Europejczyka. Problem polega na tym, że Europejczyk nie istnieje, bo nie ma języka europejskiego, nie ma etyki europejskiej, nie ma, wbrew temu, co się mówi, wartości europejskich. Przynajmniej w tych wartości Unii Europejskiej, wartości europejskie są. I teraz, Karta Praw Podstawowych to był taki dokument, którego nie przyjęły dwa państwa. Nie przyjęła Wielka Brytania i nie przyjęła Polska. No i Wielka Brytania, widząc, że ten dokument jest forsowany na siłę, to był też jeden z argumentów za Brexitem. W Polsce natomiast nie przyjmuje się tego dokumentu, bo on jest wbrew wartościom chrześcijańskim, tym, które ukształtowały Europę. I to jest też bardzo ważna sprawa, żebyśmy pilnowali tych wartości i nie akceptowali takich pomysłów, jak stworzenie uniwersalnego Europejczyka, bo powtarzam, taki Europejczyk nie istnieje.